Tyle, że wystarczy 5 czy 6 ateistów w całym stanie i można kontrolować to, czego uczą się dzieci. Chrześcijanie czekają, aż oni wybiorą książki zgodnie z ich standardami i wprowadzą je na lekcje. A potem narzekają na podręczniki. Jesteś jakieś 3 lata spóźniony. Stanowe standardy dla podręczników na Florydzie będą wybierane w ciągu następnych 2 miesięcy. To jest ten moment. To będzie miało wpływ na książki kupowane we wrześniu. Teraz jest czas, żeby coś zrobić. Stany nie mogą wymagać, by uczono stworzenia. Próbowano już wiele razy. Widziałem, jak wielu ludzi marnowało czas i pieniądze na wysiłki, by wprowadzić stworzenie do szkół. Mówię ci, tracisz czas. To się nie uda. Ateista, gdy zacznie się kampania, powie: zgodzimy się na nauczanie stworzenia w szkołach. Wprost uwielbiają to robić. Poczekają, aż wydasz wszystkie pieniądze i stracisz czas, a potem pokonają cię w ciągu ostatnich 5 sekund. Nic nie osiągniesz. Nauczyciele mogą mówić o stworzeniu na lekcjach, jeśli chcą. Zawsze mogli to robić. Polecam stronę Mela Gablera. Od ponad 40 lat sprawdzają podręczniki w szkołach publicznych i to, czego się naucza. Mel powiedział, sądy pozwalają stanom wymagać, by omawiano naukowo słabe strony teorii ewolucji, ale nie wymagać, aby omawiano dowody na stworzenie. Nie można zmusić nauczyciela, by mówił o stworzeniu, ale można wymagać, by mówił o słabych stronach teorii ewolucji. To początek. W znamiennej decyzji z roku 1963 sąd orzekł: z pewnością można powiedzieć, że Biblia jest warta studiowania ze względu na walory literackie i historyczne. Nic, co powiedzieliśmy, nie wskazuje, że takie studiowanie Biblii czy religii, prowadzone obiektywnie jako część świeckiego programu nauczania, może naruszać pierwszą poprawkę. Sąd Najwyższy powiedział, zgodnie z konstytucją Biblia może być używana w studiowaniu historii, cywilizacji, etyki i religioznawstwa. Orzeczenie 8 obwodu brzmi: pozwalanie na obchody zawierające elementy religijne w szkołach publicznych promuje świecki cel rozszerzania wiedzy ucznia i zrozumienia roli naszego religijnego dziedzictwa w społecznym, kulturalnym i historycznym rozwoju cywilizacji. Nauczyciele już mają swobodę w przedstawianiu różnych naukowych teorii pochodzenia człowieka i mogą uczyć wszystkich aspektów tego tematu. 1987 rok. Sąd Najwyższy. Sąd orzeka. Uczenie dzieci różnych naukowych teorii pochodzenia człowieka może przebiegać z jasnym świeckim zamiarem poprawienia skuteczności uczenia nauk ścisłych. Stanowa Rada Szkolna Kalifornii. Omawianie wszystkich naukowych faktów, hipotez lub teorii związanych z pochodzeniem Wszechświata, Ziemi i życia jest właściwe dla programu nauczania przedmiotów ścisłych. Mówią nauczycielom, jeśli chcesz mówić o stworzeniu, rób to. Jaśniej nie można. Jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się w szkolnictwie, obejrzyj film Kryzys w szkolnej klasie, Phyllis Schlafly z organizacji Eagle Forum. Nie zgadzam się z Phyllis w kilku filozoficznych kwestiach, ale uważam, że zrobiła dobrą rzecz. Wielu ludzi pyta, a co z rozdziałem państwa od kościoła? Czy nie mówi o tym konstytucja? Nie ma takiego zwrotu w konstytucji. To zwrot z listu Thomasa Jeffersona do Towarzystwa Baptystycznego w Danbury, w Connecticut. Jefferson powiedział, pierwsza poprawka wzniosła mur podziału między Kościołem a państwem. To z jego listu, nie z konstytucji. Nawiasem mówiąc, to jednostronny mur. Powstrzymuje rząd przed prowadzeniem Kościoła, ale zapewnia, że zawsze będą chrześcijańskie zasady w rządzie. Zajrzyj na stronę Davida Bartona, jest świetna. Dowiesz się na przykład, że ojcowie założyciele uważali, że Kościół ma wpływać na rząd, inaczej rząd się zepsuje. I to się stało. W ciągu kilku lat parę różnych osób wzięło na siebie sprawdzenie podręczników, tego ile jest w nich na temat ewolucji. Ci ludzie przejrzeli wszystkie książki do biologii używane w 1991 roku. Odkryli, że w książce Merrilla pod tytułem Biologia w codziennym doświadczeniu jedynie 2,9% tekstu poświęcono ewolucji. Naprawdę niewiele. W książce wydawnictwa HBJ 15,6%. Oni naprawdę naszpikowali tę książkę dla dzieci ewolucją. Widziałem książki, które mają prawie 30%.
Gdybym był w komisji wybierającej podręczniki w tym roku, wybrałbym najmniej trujący, a potem napisałbym do pozostałych wydawców: nie wybraliśmy waszego podręcznika, bo... dopowiedz swoje powody. A potem napisałbym do wydawcy, którego wybrałem: wybraliśmy twój podręcznik, ponieważ było w nim najmniej o ewolucji, ale chcielibyśmy, żeby i tego nie było, i chcemy cię ostrzec, że jeśli następnym razem znajdziemy podręcznik, w którym jest tego mniej, to go kupimy. Wydawcy podręczników rozumieją tylko jeden język. Język pieniędzy. Gdybyś był prezesem w HBJ i dostawałbyś listy z całego kraju od ludzi, którzy mówią: nie kupiliśmy twojego podręcznika, bo... zgadnij, co zrobiłbyś w przyszłym roku. To jedyny język, jaki oni rozumieją. Jeśli chcesz poczytać o kłamstwach w podręcznikach i na co należy uważać, kup świetną książkę Jonathana Wellsa pod tytułem Ikony Ewolucji. Możesz też kupić książkę Gablerów. Poświęcili 40 lat tematowi kłamstw w podręcznikach i temu, co można z tym zrobić. Świetna służba w Teksasie. Wejdź na ich stronę. Mają tam przegląd nowszych podręczników. Mel napisał do mnie: doktorze Howind, dziękuję za korzystanie z naszej książki pod tytułem Czego oni uczą nasze dzieci. Na pewno zainteresuje pana, że w ciągu 39 lat pracy nigdy wydawcy nie byli tak wrażliwi, a szkoły tak otwarte na nasze rankingi i przeglądy podręczników. Z radością rekomendujemy Podstawy nauki. Są o wiele mniej dogmatyczni w kwestii ewolucji niż inni. Mel mówi: wydawcy są przerażeni z powodu listów polecających, bo wiedzą, że sprzedaż niezalecanych podręczników gwałtownie spada. Ale co się dzieje? Oni działają tylko w Teksasie. To jeden z największych nabywców podręczników w kraju. Wydawcy drukują więc wszystkie te książki, wydają na nie miliony dolarów i próbują je sprzedać. Jeśli nie kupi ich Teksas, to myślisz, że je spalą? Nie, upchną je w innych stanach, tam gdzie nikt nie uważa. Służba Gablera ma ludzi, którzy pomagają znajdować błędy w podręcznikach. Na przykład w książce jest zdanie: George Washington był wiceprezydentem Abrahama Lincolna. Coś w tym stylu. Oni nie chcą takiej książki wyrzucić. To dużo pieniędzy. Ładny, dobry papier, kolorowe obrazki. Znajdą stan, który zbytnio nie wnika. Jeśli jesteś z innego stanu niż Teksas, lepiej miej się na baczności. Skontaktuj się ze służbą Gablera. Powiedzą ci, na co uważać. Poproś o listę rekomendowanych książek. Adolf Hitler powiedział: pozwólcie mi kontrolować podręczniki, a będę kontrolować kraj. A co jest w książkach? I co możemy zrobić, żeby rozwiązać problem? Ta mapa pokazuje, jak ateiści oceniają różne stany w Ameryce pod kątem nauki o ewolucji. Uważają, że na Florydzie kiepsko nam to idzie. Tak. Uważają, że w Minnesocie, gdzie byłem wczoraj rano, świetnie idzie nauczanie ewolucji. Powinniście się wstydzić w Minnesocie. Wyrzućcie śmieci z podręczników, okej? Można zdobyć materiały o stworzeniu i umieścić je w bibliotece. Bert Wagner w Ohio wie, jak przebrnąć przez biurokrację i to osiągnąć. Skontaktuj się z nim i spytaj, jak przekonać szkoły publiczne, by przyjęły książki o stworzeniu. Ktoś napisał do mnie w liście: doktorze Howind, pańskie nagrania zakupiono do naszej szkoły w Ohio. Gdy chciałem znaleźć nagranie piąte, odkryłem, że ktoś schował karton z nagraniami seminariów, nieotwarty pod biurkiem. Bibliotekarka powiedziała, że ktoś nie pozwolił jej udostępniać ich uczniom. Moja 18-letnia córka była świadkiem. Zdenerwowaliśmy się, ale powiedziałem jej, że to dowodzi, że wróg próbuje ukryć prawdę. Córka skończyła już szkołę i nie wiem, czy nagrania są teraz udostępniane. Jeśli dajesz coś, upewnij się, że znajdzie się to na półkach.
Na pewnym uniwersytecie spędziłem godzinę sprawdzając w systemie komputerowym i wyszukiwarce, ile mają książek na temat ewolucji. Mieli ich około 1800-1900 tytułów. A potem szukałem, ile mają książek o stworzeniu. To była duża biblioteka uniwersytecka. Nie było ani jednej książki. Sprawdzałem według autorów, jakich znam, a znam wielu. Poszedłem